Cześć. Dzisiaj taki temat związany z terapią poznawczo-behawioralną dotyczących kluczowych przekonań. Otóż w większości społeczeństwa ludzi wydaje się, że myślą o tym, o czym chcą myśleć. No niestety pragnę wyprowadzić was z błędu, tak nie jest. Wyobraźmy sobie, że tu jest nieświadomość, a tu jest świadomość. W obrębie nieświadomości funkcjonują w nas tak zwane kluczowe przekonania. Już tłumaczę, co to jest. Przekonania. To są wszystkie rzeczy nagrane na naszym dysku twardym, wszystkie przekonania właśnie, które otrzymujemy od, nie wiem, rodziców, społeczeństwa, ważnych osób, osób duchownych, telewizji, przedszkola, szkoły, wszystko tak, co w rozwoju naszym utrwala się na naszym dysku twardym i przez te informacje, dzięki tym informacjom interpretujemy świat. Między innymi dzięki tym informacjom. Na przykład tutaj się utrwala przekonanie o tym, czy świat jest bezpieczny, czy niebezpieczny, czy na przykład samoocena, tak? Wszystko, co tylko dotyczy świata i nas. I teraz, jeżeli na przykład w danej sytuacji zadziała jakiś bodziec, na przykład zadzwoni telefon, to jak słyszymy ten telefon, to my w pewien sposób reagujemy na niego, na głos tego telefonu. I teraz, jeśli na przykład mamy takie kluczowe przekonanie wpojone przez jedno z rodziców, na przykład, że telefon to jest zawsze zła informacja, to naszą myślą automatyczną właśnie będzie na przykład coś złego się stało. Tak, czyli my nie myślimy w danym momencie obiektywnie, można powiedzieć, tylko ulegamy właśnie tej interpretacji. Możemy sobie zaznaczyć, że to jest ta interpretacja, tak, poprzez te kluczowe przekonania w naszej nieświadomości, że w świadomości pojawia się myśl, która właśnie wynika z tego kluczowego przekonania na temat świata, tak? Do tej myśli zawsze jest dopięta jakaś konkretna emocja związana z tą myślą. Na przykład tutaj może pojawić się strach, na przykład, tak? Lęk, jeżeli jesteśmy w temacie nerwic, tak? Czyli coś złego się stało, dzwoni telefon, automatycznie od razu myślimy i czujemy, coś złego się stało, czujemy lęk i na przykład naszym działaniem, bo do każdej emocji jest dopięte konkretne działanie, jest na przykład ucieczka. W ten sposób rozumiana, że unikamy odebrania tego telefonu i w ten sposób próbujemy uniknąć tej tak zwanej domniemanej złej informacji. Ta ucieczka powoduje, że zostaje wzmocniony ten przekaz. I ten przekaz w dół, tak? Czyli tak naprawdę tu rośnie poziom lęku i strachu, jeżeli się z tym nie konfrontujemy. I utrwala to takie przekonanie, że no, świat jest niebezpieczny i zagrażający w tym przypadku. I teraz, jeszcze jest taki mechanizm, o którym warto wiedzieć, że jeżeli jesteśmy tak skonstruowani, że w momencie, kiedy poczujemy emocje, która towarzyszy danej myśli, to ta myśl staje się bardziej prawdopodobna w naszym odczuwaniu, czyli jeszcze bardziej to nasila takie przekonanie, że tak jest. Dlatego tutaj trzeba sobie wyraźnie zaznaczyć, że myśli nie są faktami i zawsze o tym pamiętać. Dlaczego o tym mówię? Bo terapia poznawczo-behawioralna właśnie zajmuje się między innymi dyskusją z myślami automatycznymi. Czyli jeżeli pojawia się właśnie to, tak, to wtedy można zrobić stop, tak, i zastanowić się, czy to jest prawda. Można zmienić również zachowanie, tak, na przykład odebrać jednak ten telefon. I sprawdzić. I wtedy w dalszej konsekwencji tego będą się zmieniały
nasze kluczowe przekonania poprzez zmianę myśli automatycznych będzie to się zmieniać, a jeżeli to się będzie zmieniać, to będziemy zdrowić. Ja myślę, że to na pierwszy taki ogień poznawczo-behawioralny to jest w sam raz. Czekam na Wasze pytania i jestem ciekawy, czy to jest, no, trochę może namazałem, ale czy to w jakiś sposób jest dla Was jasne i pomocne. Pozdrawiam Was serdecznie, Wasz doktor Nerwica.